Dzień dobry, nazywam się Jan Byrski, jestem adwokatem wspólnikiem w Kancelarii Trapel, Konarski, Podrecki i Wspólnicy. Jednocześnie mam przyjemność koordynować pracę grupy roboczej FinTech w ramach Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. W imieniu Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii i wydawnictwa CHBEK chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na trzecią edycję Legal FinTech konferencji, która odbędzie się 14 września 2023 roku w hotelu Radisson Sobieski. W tym roku podzieliliśmy program na 5 bloków merytorycznych. Pierwszy panel poświęciliśmy dopiero co ogłoszonemu pakietowi zmian w ramach świadczenia usług płatniczych. Duże rewolucje na tym rynku, dyrektywa PSD3, rozporządzenie PSR. O tym będą mówić Wojtek Iwański z Kancelarii Sołtysińskich a Węckie-Ślęzak i Marta Stanisławska z Kancelarii Bertenwert. Drugi panel zostanie poświęcony już ogłoszonemu aktowi rozporządzenia w sprawie odporności cyfrowej, czyli DORA. Będę miał przyjemność wprowadzić w te zagadnienia Państwa wraz z kolegą Michałem Kuleszą z Kancelarii Rymasz Stort Maruta. Będziemy omawiać kwestie zarówno od strony instytucji finansowych, jak i dostarczycieli rozwiązań ICT. Trzeci panel zostanie poświęcony zagadnieniom lendtechowym, czyli elementom instytucji pożyczkowych. Duże zmiany na tym rynku nas czekają pod koniec tego roku. Instytucje pożyczkowe zostaną poddane nadzorowi pod Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Również w tym panelu, moderowanym przez Zbyszka Długosza, pojawią się przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podczas panelu czwartego omówione zostaną regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania terroryzmu. Oczywiście na te regulacje mają także wpływ zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Zaproszeni przedstawiciele Generalnego Inspektora Informacji Finansowych myślę, że odpowiedzą na najbardziej nurtujące pytania, które dotyczą instytucji obowiązanych. Panel będzie moderowany przez Michała Ćwiakowskiego z Kancelarii Gawrońskiej & Partners. Podczas piątego panelu, moderowanego przez Krzysztofa Wojdyło z Kancelarii Wardyńskiej & Partners, omówione zostaną zagadnienia związane z rynkiem kryptoaktywów. Nowe rozporządzenie unijne MiCA, które już obowiązuje, a rozpocznie stosowanie za pewien czas, będzie głównym przedmiotem obrad w ramach tego panelu, w którym będą uczestniczyć także przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam na trzecią edycję konferencji Legal FinTech 2023. 14 września 2023 roku, hotel Sobieski Blue.